Baterie metaliczno-powietrzne są przykładem ogniw, w których na anodzie zachodzi utlenianie blaszki metalu, natomiast na katodzie zachodzi redukcja tlenu zawartego w powietrzu. Dużą zaletą tych ogniw jest ich niewielka masa. W tym nagraniu zajmiemy się rozwiązaniem zadania o następującej treści. Metalem, jaki można by było wykorzystać do produkcji anod ogniw metaliczno-powietrznych, jest cynk lub wapń. Do produkcji anod użyto po 1 gramie obu metali. Poniżej znajduje się potencjały redukcyjne półogniw zawierających oba te metale, a także ich równania reakcji redukcji. Dzięki której anodzie, cynkowej czy wapniowej, możliwe jest wygenerowanie większej liczby elektronów? Odpowiedź poprzyj odpowiednimi obliczeniami. Załóż, że elektroda została całkowicie roztworzona w trakcie procesu. W treści zadania mamy podane, iż z metali chcemy zbudować anody. Pamiętaj, że na anodzie zachodzi reakcja utleniania, natomiast w treści zadania mamy podany proces redukcji, jaki przebiega z udziałem poszczególnych metali wymienionych w treści zadania. W takim razie pierwszym naszym zadaniem jest napisanie reakcji odwrotnych do reakcji redukcji, które będą obrazowały reakcję utleniania. W reakcji redukcji elektrony znajdują się po stronie substratów, natomiast w reakcji utleniania elektrony są po stronie produktów. Ze stechiometrii reakcji wynika, że z 1 mola atomów cynku powstają 2 mole elektronów. Podobnie, jeśli anoda została wykonana z wapnia, to z 1 mola wapnia bylibyśmy w stanie otrzymać 2 mole elektronów. W treści zadania podane jest, że mamy do dyspozycji elektrodę wykonaną z 1 grama cynku albo wapnia. I chcemy wiedzieć, w którym przypadku zostanie wygenerowane więcej elektronów. Aby obliczyć, gdzie powstaje więcej elektronów, proponuję na przykład obliczyć, ile moli elektronów powstaje z 1 grama cynku i ile moli elektronów powstanie z 1 grama wapnia. No to zacznijmy od obliczeń dla anody zawierającej cynk. Ze stechiometrii reakcji wynika, że z 1 mola cynku otrzymamy 2 mole elektronów. Z układu okresowego pierwiastków możemy odczytać, że masa molowa cynku wynosi 65 g na mol. 1 mol cynku ma masę 65 g. Teraz, aby obliczyć, ile moli elektronów otrzymamy z 1 g cynku, wystarczy zastosować odpowiednią proporcję. 1 mol cynku daje nam 65 g cynku, co daje 2 mole elektronów. Natomiast 1 g cynku umożliwi powstanie x elektronów. X równe jest 1 gram cynku razy 2 mol elektronów dzielone przez 65 gram cynku. Skróćmy gramy cynku. Wynik otrzymujemy w jednostce mol elektronów. X wynosi 0,03 mol elektronów, 0,03 mol elektronów. Wiemy już, ile moli elektronów uzyskamy dzięki pracy anody w ogniwie metaliczno-powietrznym zawierającym 1 gram cynku. Otrzymamy 0,03 moli elektronów. Teraz obliczmy, ile moli elektronów otrzymamy, jeśli anoda będzie składać się z wapnia. Stechiometria procesu mówi, iż z 1 mola wapnia jesteśmy w stanie otrzymać 2 mole elektronów. Masa molowa wapnia wynosi 40 g na mol. 1 mol wapnia ma masę 40 g. Zatem z 40 g wapnia otrzymamy 2 mole elektronów. W takim razie z 1 g, jaki mamy do dyspozycji, zgodnie z treścią zadania, otrzymamy Y. Y równe jest 1 g wapnia razy 2 mole elektronów dzielone przez 40 g wapnia. Y wynosi 0,05 mol elektronów. Jeśli w ogniwie metaliczno-powietrznym anodę będzie stanowić 1 gram atomów wapnia, to podczas pracy anody otrzymamy 0,05 mol elektronów. Jeśli natomiast anodę stanowiłby 1 gram atomów sodu, przypomnę, otrzymalibyśmy 0,04 mol elektronów. W takim razie więcej elektronów otrzymamy podczas pracy anody zbudowanej z 1 gramu wapnia.
aniżeli z elektrody zbudowane z 1 grama cynku. Jest to odpowiedź na postawione pytanie w treści zadania. Udało nam się rozwiązać to zadanie.